Siema. Jak zapewne widać, w tle jest E46, a ja wam coś pokażę jeszcze na starcie. To nie jest normalnie Need for Speed, bo to jest Need for Speed Most Wanted Redux. Oj, pierwszy odcinek pomyślałem sobie, że tych jednak osób, które to zobaczą, może być najwięcej, więc postanowiłem to pokazać od razu. Do brzegu. Dlaczego my tu jesteśmy? Dlatego, że to nie jest zwykły Need for Speed Most Wanted. Zapoznałem się już troszeczkę z treścią, nie będę wam może spoilerował, ale... Name. To jest Need for Speed Most Wanted Redux, zrobiony przez ludzi, poprawiający... Tekstury. Tekstury są poprawione samochodów, są dodane też samochody. Jest do tych samochodów dosyć dużo dodanych, bo tych samochodów chyba z tego co pamiętam to jest 113. My zaczynamy. Szybkie ten. Wow. Co jest? First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Brak polskiego dubbingu. Są pewne błędy w tej grze. Po prostu. Uznam, że może być to fajne doświadczenie. Burger King. Także nie ma cenzury. Jedziemy E46. I czy wygląda to lepiej? Sam samochód wygląda lepiej. Ile to zajmuje? 5 giga, ale... Pozwólcie, że po prostu zaraz wam... na ten temat poopowiadam więcej. Zastanawiam się mechanicznie, czy zostało coś... zmodyfikowane. Retrospekcja. Taki są w ogóle... Dobra, teraz. Ciekawe, co ja bym zrobił, gdybym miał taki E46. Ej, lusterko takie ciekawe.
gauges, shifter, wheel? Is this all for show or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles, aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up. Naprawdę? I nas odpuszczą w ten sposób. Next time, you won't be so lucky. Nice pinstripe. Mała strata. Roni. Dobra, ja robię małe cięcie, bo. Jesteśmy. Będę musiał skalibrować sobie oczywiście jeszcze. Dostosować dźwięk w grze. Dobra, zróbmy to od razu po prostu. Stawmy na 19 i elo. Żebym ja po prostu własne myśli chociaż słyszał. Dobra, o co tu w ogóle chodzi? To jest paczka modyfikacji, która została utworzona, sam nie wiem przez kogo, bo nie wiem. Dziwi mnie to, że w ogóle coś takiego powstało. A już po premierze jest... Czekajcie. Alt i X. A który to jest ten Quick Time Event? Na G. Dobra, potem sobie to zmienimy. Tak jak Need for Speed Most Wanted zajmuje 2 giga, to ta paczka zajmuje 5 giga, a zalecane jest, żeby mieć kartę graficzną, jaką... która ma najlepiej 3 giga VRAM-u. Także, no, już powoduje, że Most Wanted z 2005 roku... tak, 2005? Tak mi się wydaje. Czyli 20-letnia gra, no, staje się już czymś wymagającym. Oczywiście szkoda trochę, nie wiem, ja nie odczuwam na przykład, żeby otoczenie się jakoś drastycznie zmieniło, jeśli chodzi o tekstury, ale jeśli chodzi o samochody, no to wyglądają one po prostu super. Także czy jeszcze raz jeżdżenie BMW E46 będzie mi sprawiało frajdę? Na pewno tak. Razor. Another bolt on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt on or not? That ride is hot. Tak jak czytałem sobie, to tych wersji GTR M3 E46 było 6 na świecie. I co jest najlepsze, że tutaj nawet w grze dodali samochody, które są tak właściwie po 2005 roku, na przykład Bugatti albo M2. M2 i M4 były produkowane, z tego co pamiętam, po 2012 roku. Także chodzi mi o to, że nie będziemy musieli korzystać tylko i wyłącznie z samochodów, które dostaliśmy w grze, ale będziemy mogli korzystać z samochodów, które zostały tutaj utworzone. Oczywiście, że to jest wszystko od ludzi, więc
Może być różnie. No ale płacić za to nie musimy. This here is the number 15 guy on the blacklist. Blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. W ogóle tutaj wszyscy są z tej czarnej listy. Tam Low, tak? Big Low. A ty jesteś Bull. Torus, aha. Why don't we make it 10 grand? Oh yeah, you want to amp this up? Let's do it right. Yeah, give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. Coś wam powiem taką anegdotę niedługo. When he's through with you, I never want to see your face again. W ogóle tak jak sobie oglądałem tak samo ostatnio Szybkich i Wściekłych, to ten czas tak 2000 lat, 2005, to był wysyp tak właściwie takiej ery samochodów i wyścigów. No tamte samochody, tamte filmy na pewno dołożyły Transporter albo co tam jeszcze było. No na pewno Szybcy i Wściekli, tak. Potem się to zrobiło w ogóle bardzo popularne. Nie, ładnie wygląda ten samochód, strasznie. Same 4-6 mam. A, jeśli chodzi o ten obraz, to dziewczyna namalowała. Dla mnie. Z racji, że lubię, to jest, nie? Nie wiem, czy było to dobrze widać, no ale mógłbym kamerę na full odpalić zawsze. My z bólem walczymy. Dobra, jak mamy chwilę, to wiecie co zrobimy. Gameplay. Metrical. I druga rzecz. Speedbreaker. Miał być MP... Aha, czyli jeszcze się nie zmienił ten przelicznik. Niezalecane jest, żeby coś podgrywać pod to wszystko, więc do tego nie podgrywam nic. Full screen fix niepotrzebny, żadne rzeczy od rozdzielczości. Pontiac. Kilometry na godzinę. Ciekawe jak tutaj z opcją kustomizacji, czy właśnie z takiego typu osiągów, czy zostało tutaj coś wprowadzone, co będzie można wykorzystać. Także dla mnie temat wydawał się o tyle ciekawy, ze względu na to, że ten Redux wyszedł zaledwie w listopadzie 2023 roku, a kiedy to nagrywam, to mamy 25 stycznia 2024 roku, więc
dużego delayu nie mam. A postaram się wyemitować tą serię szybciej niż inne, bo inaczej to byłoby gdzieś w maju. Zależałoby mi, żeby to było jak najszybciej w internecie, ze względu na to, że mało osób o tym Reduxie posłyszeć. Aż muszę sobie przypomnieć. Strasznie, poczekajcie, strasznie mnie denerwuje. Właśnie, aż będę musiał zobaczyć, kiedy Most Wanted grałem. Ostatnio robiłem przebudowę tak właściwie większości opisów na swoim kanale, więc szybko sobie zobaczę. Myślę, że mogłem to nagrywać gdzieś w roku 2018 albo 2017. Więc minęło parę lat. Ale to był kiedyś klasyk, nie? Ciekawi mnie bardzo kwestia wprowadzenia tego wszystkiego do fabuły, w sensie tych nowych samochodów i zmianek. Co jeszcze tutaj będzie, bo change logu nie czytałem tak obszernie, ale byłem w szoku, jak zobaczyłem, gdzie jest samochód. On ma suprę, czy co to jest? Mustang. Hey, stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Myślę, że ta GTR może być trochę szybsze niż moje 2.0 diesel. 150 koniach. Przede wszystkim może dlatego, że jest dieslem. Ciekawe, czy takie, no właśnie, tak jak mówiłem, że tych GTR-ek było 6 na świecie. Będę musiał poczytać, jaka tam jednostka siedziała, jeśli chodzi o silnik, bo na przykład widziałem, że w M4 GTS, czyli ta też Rally Edition, która na przykład była w paybacku, taka czarna. To wiecie, co tam się działo? Tam było gdzieś 550 koni, a tam jest 3.0 Benz. Więc, no. Nie ma literek tutaj na tym. Nie ma też GTR napisane. W sumie tu nic tu nie ma. Mam też anegdotę pewną, którą wam powiem niedługo. Teraz ścigamy się z Razorem i mamy takie intro, co nie? Kiedyś miałem taki przypadek, że mi zaczął wyciekać olej z mojego E46 i w końcu stanął, dosłownie stanął ze skrzyni. I po prostu wyciekł, skrzynia się nie zatarła, nie? Tutaj będzie podobny przypadek. Nie pamiętam, czy tutaj to było ze skrzyni, czy z czego tam. Ostatnio jak grałem też w Hita,
to w sumie jak nagrywałem całego hita, Need for Speed Hit, mówię, z 2020 roku czy 2021, coś takiego, no generalnie nowy, chyba 20, albo 19, nie, no nieważne, Miami Style i tak dalej, nie? Cały przyszedł na bankę. No ja nawet nie brałem. Więc to uczciwie nie było. Hey Mia, sweetheart. The winner circle's over here. Bus stops that way, champ. Bus stop. Thought you were the one, but you're mine now. Za co? Hey, where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Za co? A podoba mi się też wykorzystanie tych scenek po prostu w taki sposób, żeby nie pokazywać też całych postaci. No, a to fajny efekt. Razor set you up. He messed with your car. Też ten efekt bluru, na przykład. He's number one on the blacklist, and he used your ride to get there. To get back in, you have Selka, to Mink, win races and build Ronnie, your bounty. BMW M3 GTR. I put you up with a place to lay low in, but first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. Wyobraźcie sobie, że w 2005 roku E46 to było coś. Nie było E90. Nie było tych F. O. No nie będziemy korzystać na pewno z samochodu tego, bo nie za darmo. A jest za szybki, ale został dodany. No z tego też nie będę korzystał. Golf. Lexus. Fiat 131. Top speed. Trochę słaby. Abarth. Mercedes. Mustang stary. Rock. 16? Weźmy sobie to dla jaj po prostu. To pewnie nie będzie jeździć, nie? Hey, it's me. Hey, it's me. No tak średnio to jedzie. Jeju. A ta minimapa jest strasznej jakości, widzicie? Szkoda, że ona nie została podbita. Dziwne. Co ja wziąłem w ogóle? Hmm.
Dobra, weźmy sobie jeszcze w ustawieniach, sprawdźmy coś. Fiat. No myślę, że na dużo mnie nie stać. You found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked Razor. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? Duży telewizor. I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Dobra. Ja na tym kończę.